Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W dniu dzisiejszym, dosyć późno, 22 grudnia 2016 roku, zanim, że tak powiem, odłączę się od sieci, takie krótkie podsumowanie roku 2016 oraz 21 produktów, które tutaj w przeglądarce umieściłem. Celowo w przeglądarce, bo po pierwsze jest łatwiej, a po drugie, żebyście widzieli, że rzeczywiście one istnieją, są, gdzie je kupić i tym podobne, i jakie są ceny realne, a nie podając je, że tak powiem, z głowy. Tak więc 21 produktów, od najtańszych do najdroższych, umieściłem w kolejności, przedstawię je po kolei oraz króciutką argumentację, dlaczego warto kupić, a dlaczego też nie. Większość z tych produktów testowałem osobiście lub miałem z nimi styczność i widziałem, jak działają na swoim, czy to smartfonie, czy też na innych jakichś swoich urządzeniach, czy też po prostu miałem okazję. Tak więc może będą dobrą inspiracją do jakichś ostatecznych produktów, które być może kupicie w prezencie, czy to pod choinkę, czy też pod inne okazje. Tak więc wiem, że wielu z Was szuka inspiracji, ale praktycznych. Ja jestem praktykiem i nie lubię za bardzo rzeczy typu krawat albo majciochy w grochy albo inne rzeczy, które gdzieś tam włożymy i pewnie w życiu nie ubierzemy, a mamy się do tego, że tak powiem, uśmiechać i ha, 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 fajny prezent. Albo coś leżącego, nie wiem, na komodzie. Dla mnie to jest słabe. Ja lubię bardziej praktyczne rozwiązanie i pewnie wielu z Was oglądają się tym także. W związku z tym przelecimy teraz 21 produktów, według mnie wartych uwagi. Tak jak mówię, od najtańszych do najdroższych, w związku z tym pewnie przy połowie być może już ktoś z Was zrezygnuje z dalszego oglądania filmu, ale mam nadzieję, że nie. Tak więc zabieramy się po kolei. Pierwszą rzeczą, pierwszym produktem, który warty jest uwagi w takiej cenie do 50 zł, to jest ładowarka Alkei CCS 5, 2 razy USB 4,8 A. Co to znaczy i dlaczego ona jest taka istotna? Już Wam mówię, przejdźmy może troszeczkę dalej, króciutko. Ta ładowarka po pierwsze ma kształt taki wsadowy do złącza zapalniczki, czyli wchodzi dotąd i następnie odstaje tylko ten kawałek tutaj, który widzimy. Czyli inaczej mówiąc, nie odstaje nam dalej. Czyli możemy tą ładowarkę mieć non-stop wsadzoną w złączu zapalniczki w samochodzie i tylko podłączać lub odłączać kable USB, micro USB czy mini USB. Zależy, co będziemy ładować. Wyobraźmy sobie sytuację smartfona, GPS włączony, max ekran, jedziemy na wakacje, no to ładujemy jeden, a tutaj możemy ładować jeszcze na przykład tableta od dziecka, czy drugi smartfon, nie wiem, żony, czy z kim tam po prostu jedziemy i coś trzeba podładować. I wszystko ładujemy dużym prądem. Co to znaczy? Te urządzenia mimo pracy na maksymalnych, że tak powiem, obrotach wyświetlacza będą doładowywane. Nie będzie sytuacji takiej, że jedziemy na GPS-ie, tu jeszcze Bluetooth włączony, tam jeszcze coś i podczas ładowania urządzenie będzie się rozładowywać, mimo że ikonka oczywiście świeci, że się ładuje. Ładowarki do 2 A mogą mieć taki problem. Podczas takiego pełnego zużycia smartfona na wszelkie opcje. Taka ładowarka 2,1 do 2,4 A daje sobie świetnie radę, a tutaj mamy ładowarkę, gdzie jest obydwu, idzie po 2,4 A max. To znaczy, że nie będzie sytuacji takiej, że jeżeli podłączymy dwa urządzenia, to to rozdziela 2,4 na pół. Tylko mamy w sumie 4,8 A, jeżeli chodzi o prąd. Tak więc zachęcam Was do zastanowienia się w takim prezencie dla praktycznej osoby, kierowcy, właśnie nad taką ładowarką. To jest dosyć praktyczne urządzenie. Oczywiście w komplecie tam, jak dobrze pamiętam, nie ma kabli, ale kable mamy ze swoich smartfonów, tak więc możemy sobie spokojnie do auta 2 jakieś czy tam kupić za jakieś 10 zł. Dobrej jakości kable USB micro USB i trzymać na przykład w schowku. Ale istotną rzeczą jest, że ta ładowarka jest naprawdę warta uwagi. Nie ma co prawda Quick Charge'a 1, 2, 3, ale ma normalne ładowanie napięcie 5V 2,4 A. To jest w pełni wystarczające, żeby doładować, szybko ładować wszelkie urządzenia, jakie są dostępne na rynku, smartfony, tablety i tym podobne. Tak więc spokojnie, spokojnie mogę Was zachęcić. Miałem okazję już testować tą ładowarkę, co prawda może nie na kanale, ale jak sami widzicie, możecie ją wsadzić sobie w złącze i fajnie się nam chowa. I oczywiście, jeżeli jest pudełko, to możecie fajnie opakować i będzie tacy. Tak więc ładowareczka do 50 zł, fajny pomysł na taki prezent niedrogi. Następne urządzenie też do 50, no w marketach kupicie do 50 zł, tu mamy akurat na Elektropl 52 zł, ale uznajmy, że to jest do 50 zł, dwutarafowy watomierz Orno, testowałem go na kanale, tutaj możecie sobie zobaczyć, wystarczy na YouTube wpisać sobie forum wiedzy, odstęp watomierz albo Orno, albo cokolwiek i znajdziecie mój test tego właśnie urządzenia dokładnie w
pokazujący, ile zużywa dany sprzęt, jak się tego używa oraz opis tego urządzenia. Celowo nie jestem zalogowany na stronie, żebyście widzieli, jak to widzi każdy z Was. I opis oraz w jaki sposób tu kasować wartości i tym podobne. Tak więc zachęcam Was do obejrzenia przy okazji filmiku. Lajka zostawcie, jeżeli Wam się podoba i subskrybujcie kanał, bo być może Wam się informacje, moje testy przydadzą na przyszłość. Tak więc taki watomierz warto sobie kupić i zweryfikować, ile kosztuje na przykład zużycie prądu przez pralkę, przez lodówkę. Wystarczy podłączyć dane urządzenie, czy to ładowarka smartfona, ładowarka laptopa, komputer. Pod to złącze do 16 A, do 3680 W. O takiej mocy urządzenia maksymalnie można podłączyć na przykład całą listwę i zweryfikować, ile prądu na przykład przez godzinę, albo przez całą dobę, albo przez kilka dni zużywa jakieś urządzenie. Bardzo fajna rzecz, uczy oszczędności energii. Sam też takie urządzenie kupiłem i posiadam w mieszkaniu i czasami bawię się właśnie w testy, co ile zużywa prądu, czy czasem nie ma tutaj jakiegoś oszustwa. Tak więc macie tutaj 24 miesiące gwarancji. Ciekawy prezent dla praktyków, czyli dla osób, które lubią się pobawić, powiem, w dociekacza, dlaczego albo co zużywa najwięcej prądu. To jest taki prezent numer dwa. Myślę, że fajna rzecz, czy to dla teścia, czy dla kogoś. Ciekawe urządzenie. Lećmy dalej. Coś droższego, do 100 zł jakiś prezent. Jak każdy z Was pewnie wie, używamy smartfonów, tabletów na co dzień. Jesteśmy od tego uzależnieni. Oczywiście baterie, które mamy, czyli akumulatory w tych urządzeniach o pojemności od na przykład 2000 mAh do, nie wiem, wszystko zależy od tableta, do kilku tysięcy mAh, no zużywają się, używamy i to jest nasza największa bolączka, że dosyć szybko musimy sięgać do ładowarki, czyli do podłączania się do sieci elektrycznej. To jest niewygodne, bo trzeba te urządzenie odłożyć. Często chcemy sobie pograć, no i wtedy przydałby się powerbank. Romosa nie testowałem na kanale, ale jest to bardzo dobry powerbank. 10 tysięcy mAh zawsze trzeba zwracać uwagę, że realnie wychodzi jakieś 60-70% skuteczności, czyli jeżeli chcielibyśmy przeliczyć 10 tysięcy mAh na przykład nasz akumulator, powiedzmy Samsung Galaxy S7, który ma 3000 mAh wbudowany, no to naładujemy takim ROMOS-em w sytuacji odłożenia smartfona i wyłączenia go, bo podczas pracy i ładowania to oczywiście to będzie znacznie mniej. Ale gdybyśmy odłożyli i wyłączyli smartfona, to smartfona naładujemy ponad dwa razy za pomocą tego powerbanka, nie trzy razy. Nigdy nie patrzcie na tą wartość. Zawsze skuteczność to jest jakieś 60-70%. Czasami dochodzi do 75-80%. ROMOS ma tutaj bardzo dobrej jakości ogniwa. Jednak, żeby się nie zawieść, to patrzcie zawsze, że 60-70% i będziecie mieli pewność, że tyle ten powerbank wytrzyma. Tak więc ponad dwa razy S7 spokojnie naładujecie. Niektóre smartfony nawet i więcej razy. Tak więc taki powerbank ROMOS-a 64-95 zł jest dosyć popularnym urządzeniem. Prezentuje się bardzo dobrze, ma wskaźnik zużycia. Zaraz Wam pokażę. O tutaj, co prawda na zasadzie 4 dni, 25, 50, 75 i 100%. Ma też latarkę dodatkowo. Taka może pierdołka, ale dosyć może być przydatna. Wejście ładowania i dwa złącza. Jedno 2,1 ampera do ładowania szybszego. I gdy mamy urządzenie, które ładować chcemy mniejszym prądem, mniejszym natężeniem, czyli do 1 ampera, na przykład kamerkę GoPro, no to możemy kabelek USB mini, USB na przykład sobie tu podłączyć. Tak więc takie urządzenie jest dosyć wszechstronne, a dwa różne porty, dwa różne natężenia prądu ładowania są dosyć istotne. Są też oczywiście znacznie droższe powerbanki, na przykład gdzie mają tutaj złącza inteligentny smart, na przykład Quick Charge 2, za niedługo pewnie Quick Charge 3, czyli do tych smartfonów najnowszych, żeby jak najszybciej ładować wyższym napięciem, ale to już są wyższe ceny i mniejsze pojemności, tak więc no, są też i wyższe pojemności, ale to jest już znacznie droższa sprawa. Tutaj, jeżeli chodzi o ROMOS-a, ma sporo zabezpieczeń i jeżeli chodzi o powerbanka, warto się zainteresować. Dodatkowo oczywiście można podłączyć do ładowarki i ładować jeszcze smartfona, czyli na przykład na noc naładujemy i smartfona, i powerbanka i możemy ruszać w podróż i już nie szukać gniazdek, wystarczy powerbank z kabelkiem i wio. Tak więc to jest taki prezent, myślę, dosyć istotny. Nie trzeba kupować ROMOS-a, to jest tylko przykład, dobry przykład, ale wszelkie innej maści powerbanki też są dobre, tylko kupujmy markowe rzeczy. Nie wierzmy w to, że na Allegro na przykład są takie powerbanki, gdzie pisze, nie wiem, 30 tysięcy mAh za 450 zł, to jest ściema. Zwróćcie uwagę, że jedna bateryjka paluszka może mieć na przykład w postaci akumulatora
2000 mAh pojemność. Czyli weźcie sobie 5 baterii paluszków i zobaczcie, ile waży. To tyle powinien ważyć powerbank 10 000 mAh. Jeżeli 30 tysięcy waży tyle co 5 baterii, no to znaczy, że jest ściema. To taka informacja praktyczna dla Was. Tak więc powerbank bardzo dobry pomysł na prezent dla faceta, dla kobiety, dla kogokolwiek, kto ze smartfonem, tabletem, że tak powiem, wędruje po świecie. Czyli w obecnych czasach chyba każdy. Do torebki schować i gotowe. 10 tysięcy uznaję za takie minimum ze względu na to, że te mniejsze, no to doładuje nam tylko trochę smartfona i zaczynamy się wkurzać, że za mało. Tak więc tutaj mamy dwukrotne ładowanie i to jest, myślę, dobra rzecz. Oczywiście 20 tysięcy mAh są też, tylko że już ponad cena, ponad 100 zł, około 150 zł, a nawet i 200, no to wtedy są jakieś godne uwagi. W tym wypadku myślę, że taka 10 tysięcy mAh bateria, akumulator, to będzie dobre rozwiązanie. Przejdźmy dalej. Następną rzeczą jeszcze tak do 100 zł, ładowarka do samochodu, ale już troszeczkę lepsza. O co tu chodzi? Mam ją sam, testowałem ją sam i używam jej dosyć często. To jest ładowarka Madsen House Elene 110. Tak to się prezentuje. Tak wygląda opakowanie. Tak jest w środku. Jest z kabelkiem wysokiej jakości. I w samochodzie wygląda o tak. Czym ona się różni od wielu innych ładowarek? Tym, że ma tutaj inteligentne złącze, a może bardziej szybsze ładowanie, Quick Charge 2.0, czyli smartfony z procesorem Qualcomm są ładowane znacznie szybciej, wyższym napięciem, 9 V. Oczywiście to jest zaleta, jeżeli mamy smartfona, który obsługuje to, na przykład S7, ale mamy też inną rzecz. Mamy tutaj też złącze, drugie, bo są dwa złącza, 2,4 A, podobnie jak ta ładowarka, którą Wam pokazywałem na samym początku. Tak więc mamy tutaj dwa złącza, możemy ładować dwa urządzenia, ale jeżeli mamy urządzenie z quick chargem, czyli z fast chargingiem, z szybkim ładowaniem, to możemy wykorzystać to złącze i jeszcze szybciej ładować urządzenie. Tak więc ta ładowarka naprawdę wysokiej jakości jest i godna polecenia, jeżeli planujemy zakup prezentu dla kogoś, no właśnie, dodatkowo ze złączem quick charge, czyli żeby po prostu móc szybciej ładować nasz smartfon. Oczywiście, jeżeli jakieś urządzenie nie posiada quick charge'a, to możemy ładować standardowym tutaj 5 V, 2 A, na tym złączu właśnie z Quick Charge'em, czyli bez Quick Charge'a, tak bym powiedział. Tak więc jest to super sprawa. Ok, następne urządzenie, które jest godne uwagi powyżej już 100 zł. Używam go na co dzień, kupiłem sam sobie i polecam. Jest naprawdę godne uwagi. Na kanale oczywiście znajdziecie recenzję tego produktu. Jest to miernik elektroniczny, czyli multimetr. Zaletą główną, poza tym, że wygląda świetnie, fajnie, no fajnie się z nim pracuje, jest automatyczny dobór parametrów, jeżeli chodzi o zakresy. Można oczywiście też ręcznie ustawiać, podświetlany wyświetlacz, możemy to włączyć i oczywiście dźwiękowa sygnalizacja, na przykład ciągłości przewodów czy też diod. Tak więc myślę, godny prezent, jeżeli chodzi o jakiegoś faceta, chcemy go po prostu kupić w prezencie dla jakiegoś praktyka, który po prostu sam w domu, w mieszkaniu robi wszystkie rzeczy, a nie ma na przykład miernika. Fajna rzecz, polecam. Następna rzecz, 135 zł. Kilka dni temu do mnie to przyszło, z wagą testowałem i powiem Wam, super sprawa, to jest wskaźnik napięcia. Oczywiście można kupić taki za 5 zł, zwykły, ale ten ma taką zaletę, że nie dość, że ma latarkę LED-ową, ma wskaźnik napięcia zbliżeniowy bezdotykowy, czyli musimy dotykać w ogóle przewodu, nie musimy go rozpinać od niczego, nie musimy dotykać dokładnie rdzenia, wystarczy, że przyłożymy ten czujnik do przewodu czy do urządzenia pod napięciem od 12 do 1000 V, tylko przy prądzie przemiennym, nie jest to do prądu stałego. No i od razu wiemy za pomocą tutaj tak świeci na czerwono, ten wskaźnik tutaj na początku informuje nas, że jest napięcie i dodatkowo jeszcze brzęczy, bo ma dźwiękową, akustyczną sygnalizację. Tak więc podwójnie informuje nas, czy jest pod napięciem dany obwód, przewód, urządzenie. Super sprawa, fajna rzecz. Nie każdemu się pewnie przyda, ale w domu. Co prawda nie jest to tanie, ale w bardzo wysokiej jakości, bardzo fajne urządzenie, czyli Wago Test Boy. Fajna rzecz, naprawdę, polecam. Coś droższego. Tutaj możemy przeskoczyć, ja sobie spoglądam na swoje notatki, co ja tutaj z kolei dla Was przygotowałem. Coś droższego, tutaj mamy 399 zł. Spoglądam sobie MSR 700, tak dokładnie. Jeszcze podejdźmy sobie, momencik, dajmy sobie wstecz, chcę coś sprawdzić. Nie wiem, czemu tam jest taka wysoka cena, bo miało być 200,
O, tu jest, przepraszam, o, pomyłka. 298 zł, nie, wideorejestrator firmy Navitel. Navitel, sporo produktów Navitela przetestowałem w tym roku i powiem Wam szczerze, jak na początku były pewne tam minusy, to coraz to z czasem oprogramowanie, jakość, wykonanie, wszystko poszło w dobrym kierunku. I tutaj za 298 zł do 300 zł kupicie taki właśnie wideorejestrator. Nie patrzcie na tę cenę, bo tutaj teraz Redcon ma taką wysoką, ale w Saturnie, w MediaMarkcie kupicie do 300 zł dosyć fajny wideorejestrator. Tak jak widzicie, prezentuje się dosyć fajnie. Nie ma dotykowego wyświetlacza, ma tutaj przyciski z boku, ale całe menu i tak dalej możecie sobie zobaczyć na kanale forumwiedzy.pl. Zapraszam Was, macie całą recenzję, pokazałem wszystko, całe menu. Tak więc myślę, że może być to ciekawa opcja do zakupu. Montujemy do szyby, przyklejamy i Full HD wideorejestrator mamy. OK, lecimy dalej. To tak do 300 zł teraz był pomysł. I jeszcze jeden pomysł do 300 zł, troszeczkę tańszy. To jest Samsung Level Box Mini. To są głośniki Samsunga bezprzewodowe Bluetooth, które około 25 godzin mogą grać non-stop. Świetnie to działa. Może to pracować jako głośno mówiący zestaw, czyli smartfon nam dzwoni i odbieramy na tym. I tutaj mówimy, ma to wbudowany mikrofon, głośnik. Powiem Wam szczerze, ta mała puszeczka dla mnie była zagadką, jak to przyszło, że tak powiem, na testy. Uruchomiłem to pierwszy raz i co mnie zdziwiło, z tego urządzenia normalnie basy lecą. Na całe pomieszczenie, na całe pokoje, jak włączycie z tego muzykę, to będziecie kompletnie zdziwieni, co to urządzenie potrafi. Stoi sobie urządzenie i wydziela dźwięk lepszy niż niejedna mikrowieża stojąca w mieszkaniu za 1000 zł. Serio. Musicie. No warto zwrócić uwagę. Zobaczcie sobie test na kanale Forum Wiedzy. Może Was to zainspiruje jako głośnik bezprzewodowy Bluetooth warty zakupu. W moim przekonaniu jest to naprawdę świetne urządzenie. Testowałem około rok temu i jestem dalej pod wrażeniem tego urządzenia. Tak więc 240 około złotych kosztuje i warta jest wydania ta kasa. Lećmy dalej. Keanu Slim Stick. Niedawno testowałem właśnie ten mini komputer podpinany do portu HDMI w monitorze, w telewizorze. Normalnie super sprawa. Dlaczego normalnie super sprawa? Jest to małe, wydajne urządzenie, 2 GB RAM-u, procesor czterordzeniowy, ma złącze USB, możemy podłączyć oczywiście huba USB, żeby mieć kilka USB. Mamy tutaj dodatkowo złącze micro USB, które możemy wykorzystać jako OTG, czyli podłączając przez kabelek OTG, micro USB, USB i dalej podłączyć kolejne urządzenie. Ma to wbudowany Bluetooth, Wi-Fi, tak więc podłączając pod telewizor mamy, że tak powiem, cały komputer w tym małym urządzeniu. Jedyne co, na przykład kupujemy sobie klawiaturę i myszkę bezprzewodową, czyli dwa urządzenia podłączane bezprzewodowo do takiego dongla, którego wpinamy do USB, podłączamy do naszego telewizora i już mamy komputer w naszym telewizorze. Wydajny komputer, możemy YouTube'a oglądać, internet przeglądać, siedząc przed kanapą bez laptopa. Uwierzcie mi, naprawdę fajna sprawa. Spokojnie sobie radzi to urządzenie, nie zawiesza się i fajnie działa. Sporo osób kupiło, jest to dosyć fajne urządzenie i jest oczywiście na kanale recenzja. To jest... Dobra, czas przejść do następnego. OK. Następnym urządzeniem, które tu widzę już powyżej 300 zł, 315, to jest dysk przenośny 1 TB. Sporo osób planuje zakup dysków przenośnych. To się przydaje dosłownie każdemu. Kobiecie, mężczyźnie, ktokolwiek chce przechowywać swoje zdjęcia, filmy, muzykę gdzieś, no to często na laptopach, na komputerach no brakuje miejsca. Brakuje miejsca, gdzie to trzymać. Dysk terabajtowy, czyli 1000 GB około, jest to świetne rozwiązanie. A w wypadku tego dysku ADATA HD 710 mamy tutaj jeszcze dodatkowe zabezpieczenie. Jakie? Zejdźmy sobie na dół, zobaczcie. Ten dysk wygląda po prostu fajnie. Kabelek dookoła sobie tutaj przyczepiamy, tego dysku, czyli kabelka nie musimy gdzieś tam z boku trzymać w kieszeni, tylko tu jest taki fajny zaczep, że to się trzyma wszystko w jednym. To jest kolejna rzecz. I dodatkowo jest wodoodporny. No może nie ufajmy temu, że jest wodoodporny, chociaż takie testy przeszedł. Wsadzono go do wody tam na metr i pół godziny i przeszedł, że tak powiem, testy. Ale jest odporny na upadki, jest tu taki gumiasty. Co dalej? Jest szczelny na zachlapania wodą, tak więc dane, które tutaj będziemy mieli, nieważne czy ten dysk wsadzimy do placaka, pojedziemy w góry, czy cokolwiek, tu się kompletnie nic nie stanie. Tak więc zabezpieczenie mamy dosyć spore i pojemność także sporą.
Szybkość także USB 3.0, tak więc jest to dosyć fajne urządzenie, albo bardzo fajne na prezent, żeby komuś kupić. Wersji kolorystycznej jest sporo. Zachęcam Was, jeżeli planujecie kupić dysk na USB przenośny, to jest dobre rozwiązanie. Lecimy dalej. 349 zł. Navitel wypuścił nawigację E700 siedmiocalową. To jest nawigacja naprawdę spora i na początku myślałem, że to jest jakaś bujda, jakieś, że tak powiem, żarty. Ale sam ją przetestowałem na kanale, znajdziecie tą recenzję. Powiem Wam szczerze, siedmiocalowa nawigacja, jak myślałem, że jest za duża, że się nie będzie wygodnie w osobowym samochodzie z tym jeździć, jest bardzo w porządku, mieści się na szybie i odczyt wszystkiego, co jest na tak dużej nawigacji, jest bardzo wygodny. Nie zasłania szyby, jest naprawdę wszystko w porządku. 349 zł, w tym mamy całą Europę, jeżeli chodzi o mapy, Rosję, Ukrainę. Bezterminowe mapy możemy aktualizować przez całe życie działania tego urządzenia. Czyli bezterminowo, nie rok, dwa, tylko bezterminowo. I to jest duża zaleta. Raz na kwartał, nawet częściej, albo i no, różnie to bywa, przychodzą aktualizacje różnych map, różnych krajów, które są tu zaimplementowane. Tak więc aktualizujemy, aktualizujemy, podłączając pod komputer i gotowe. Wystarczy oprogramowanie, które ściągamy bezpłatnie ze strony producenta. Dobra, lecimy dalej. Tak więc nawigacja, godna uwagi. Następne 449 zł, więc już troszeczkę droższy produkt. Droższy i dosyć ciekawy. Dlaczego dosyć ciekawy? Jest to wideorejestrator MIUI C330 z GPS-em. Malutki, czyli inaczej mówiąc, na szybie, gdy go zamontujemy, nie rzuca się kompletnie w oczy. Przechodzień, czy ktokolwiek, czy samochód przed nami, spoglądając w lusterko wsteczne, no nie widzi, że go nagrywamy. Przy tym urządzeniu to wszystko jest tak jakby dopasowane. Ten wideorejestrator gubi się na szybie i to jest spora zaleta. Sporo osób właśnie szuka małego wideorejestratora z rozdzielczością nagrywania Full HD i dobrymi albo bardzo dobrymi parametrami. Ten wideorejestrator naprawdę daje sobie świetnie radę. Zachęcam Was do zobaczenia testu na kanale forumwiedzy.pl. Jest też wersja C320 bez GPS-a, troszeczkę tańsza. Tak więc, że tak powiem, do wyboru, do koloru. Fajna rzecz, mały, ale bardzo dobry wideorejestrator. Zachęcam do zobaczenia testu. Lećmy dalej. Parrot Mambo. Drony, drony, drony. Jak dobrze wiecie, drony w tym roku to miały naprawdę spory sukces, jeżeli chodzi o sprzedaż, zainteresowanie szczególnie. Parrot Mambo to jest taki mały dronik, który ma w komplecie taką wyrzutnię piłeczek i taki chwytak. Czyli inaczej mówiąc, dla takich chłopaków bardziej, ja nie wiem, 7, 10, 15 lat, to może być fajna rzecz, żeby ze smartfona polatać sobie dronem po mieszkaniu na przykład, albo po pokoju i coś chwycić i na przykład upuścić, czyli inaczej mówiąc, bawić się tak dronem. To mały dronik. Zobaczcie test na kanale forumwiedzy.pl, wpiszcie sobie forum wiedzy Parrot Mambo i zobaczycie. Zobaczcie, jeszcze raz przypominam, w jaki sposób, czyli na przykład na YouTubie wpisujecie sobie forum wiedzy Mambo, o, w ten sposób. I znajdziecie tutaj test mini drona. Zobaczycie, jak to działa, jak to lata, jakie robi to akrobacje w powietrzu. Tak więc zachęcam Was. Zresztą na kanale Forum Wiedzy znajdziecie naprawdę sporo różnych ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o testy i nie tylko. Ok, lecimy dalej. Jak widzicie, już sporo produktów. To są dosyć ciekawe propozycje, takie praktyczne. Taki prezent jak taki dronik, oferując go czy dając go w prezencie jakiemuś dzieciakowi, ten dzieciak naprawdę będzie się bardzo cieszył i będzie używał go nie tylko przez chwilę, ale przez dłuższy czas. A nawet jeżeli przekaże go dalej komuś, no to ten ktoś będzie znowu bardzo szczęśliwy. Nie jest to jednokrotnego, że tak powiem, użytku, jakaś zabawka. Co dalej? Mio Spirit 7500 Full Europe Lifetime. To jest nawigacja, którą też testowałem, na kanale znajdziecie test. Cechuje się po pierwsze właśnie bezterminową aktualizacją mapy całej Europy. 7500, spory sukces osiągnęła w tym roku. Sporo osób, które po moim teście też mi pisało, są bardzo zadowoleni z tej nawigacji, szczególnie ze względu na sposób wyświetlania i te technologie LEDMI Pro uczące się naszego jeżdżenia. Czyli raz na przykład jedziemy inaczej i nawigacja się po prostu uczy naszego jeżdżenia. Dodatkowo bardzo czytelnie pokazuje różnego rodzaju zjazdy, rozjazdy i tym podobne. 3 lata gwarancji na urządzenie to jest naprawdę też fajna rzecz i wygląda to urządzenie świetnie. Dla mnie taką ogromną zaletą tego urządzenia, poza bardzo czytelnymi wskazówkami głosowymi, jest wyświetlacz. On jest taki ciepło-biały, bardzo wyraźny.
Dla mnie najlepszy wyświetlacz, jeżeli chodzi o wyświetlacze w nawigacjach, chyba wszystkich. Akurat Mio tutaj ma świetne wyświetlacze i dla mnie to jest duży plus. Dotyk działa dobrze, aczkolwiek czasami może się wydawać, że takie drobne są jakby takie opóźnienia w dotyku. Ale pamiętajmy, że nawigacja musi mieć bardzo dobry wyświetlacz i ten dotyk ma działać wtedy, kiedy konkretnie naciskamy. Tak więc jak za słabo naciskamy paluchem, no to jak w większości nawigacji nie jest to zbyt dobre. W smartfonie jest pojemnościowy wyświetlacz, tutaj mamy pojem opornościowy. Tak więc wszystko jest w porządku. Polecam tą nawigację, jest naprawdę bardzo dobra. I lećmy dalej. MIUI View 698 Dual. To jest wideorejestrator, którego sam używam w swoim samochodzie. Jest to wideorejestrator składający się z dwóch kamer. Czyli z przodu mamy kamerkę i z tyłu mamy kamerkę. Obydwie HD, Full HD dokładnie. Chociaż przednie nawet ma Extreme HD, jeszcze wyższą rozdzielczość, ale powiem Wam szczerze, używam Full HD z przodu i z tyłu. Obydwie kamery działają równocześnie, czyli jadę i nagrywa się przód i tył. Na kanale znajdziecie recenzję tego wideorejestratora, zachęcam. Są też testy na kanale, jak to wygląda, jak z dwóch kamer nagrywa jednocześnie. Na przykład jadąc kiedyś samochodem, zauważyłem w sterku, że jedzie na sygnale tajne, tak powiem, tajniaki, policja, w samochodzie tam jakimś czarnym Oplu i nagrałem ich tylną kamerką, przejechali, wyprzedzili mnie potem przednią i miałem taki materiał i z tyłu, i z przodu, możecie na kanale sobie zobaczyć. To jest duża zaleta dla osób, które chciałyby monitorować to, co się dzieje przed i to, co się dzieje za samochodem podczas jazdy. Jakie są tego zalety, sami dobrze wiecie. Wideorejestrator nie jest tani, ale komuś oferując w prezencie tego typu wideorejestrator, ta osoba oczywiście nie musi tej tylnej kamerki używać od razu, może ją zamontować sobie później, a na kanale znajdziecie także film, w jaki sposób zamontować kabel, który jest taki specjalny kabel, taki długi USB, którym łączymy jeden z drugim wideorejestratorem, na przykład pod suficie, czy w podłodze, czy gdzie będziecie chcieli. Kabel jest długi, chyba 7-metrowy, jak pamiętam, więc spokojnie w każdym samochodzie sobie poradzicie. Do ciężarówki także można go zamontować, ten wideorejestrator. Można na przykład w kabinie mieć dwie kamerki, albo jedna w środku, jedna na przykład na zewnątrz, jedna z przodu, druga gdzieś tam, gdzie miał jakąś część tylną ciężarówki, że tak powiem, ogarnia dodatkowo i nagrywamy z obydwu kamer jednocześnie. Warto do takiego wideorejestratora dokupić sobie mimo wszystko kartę pamięci, na przykład 128 GB. To nam umożliwi nagranie większego czasu o nagrywania. Bo nagrywanie jest oczywiście tętlinne i starcze są usuwane, ale kartę pamięci typu 8 czy tam 16 GB to kupujemy wtedy, kiedy zależy nam tylko na ostatnich nagraniach. Ale przy jakichś dłuższych przejazdach, gdzie chcemy nagrać jakiś, żeby nagrywany był dłuższy czas pamięci, no to warto kupić 64-128 GB kartę pamięci. Szybką oczywiście, klasa 10 to jest minimum. Tak, żeby dało radę zapisać dwa pliki jednocześnie na karcie pamięci, a to są, pamiętajcie, pliki wysokiej rozdzielczości. Tak więc bardzo fajna rzecz. Teraz coś, czego nie mam, zastanawiam się nad kupnem. Konsola Sony PlayStation 4, sam mam trójkę obecnie, kompletnie w nią nie gram, nie mam kompletnie czasu, sam nie wiem, co z nią zrobić, może komuś sprzedam albo dam. Tak więc Sony PlayStation 3, czwóreczka, przepraszam. Tu akurat wersja najtańsza, jaka jest obecnie dostępna za 999 zł, 500 GB, Slim, bez żadnej gry. No to jest to, jak widzicie, takie rozwiązanie chyba bardzo dobre dla osób, które planują właśnie wskoczyć w gry na konsoli na PlayStation 4, najtaniej jak się da, a gry potem kupować już osobno. Wydaje mi się, że to jest świetny produkt do 1000 zł, jeżeli planujemy wydać na jakiś prezent, czy to dla dzieci w mieszkaniu. Oczywiście, jeżeli dwójka dzieci, czy chcemy grać z dzieckiem, na przykład jakąś FIFA czy coś, to warto dokupić, ale to już oczywiście przekroczymy trochę koszta. Drugi joystick, tak żebyście mieli dwa joysticki i na pewno jakieś gry, więc pewnie przekroczy to już 1000 zł. Ale samą konsolkę do 1000 możemy już kupić. Ok, przejdźmy dalej. Następnie, jeżeli mamy troszeczkę więcej pieniążków, ponad 1000 zł i chcemy kupić na przykład, nie wiem, coś dla dziecka, ale albo na przykład, nie wiem, dla żony, albo dla kogośkolwiek, smartfon Samsung Galaxy A5, A510F, czyli popularna A5 wersja 2016. Bardzo fajny smartfon, jest test na kanale, zapraszam, zobaczcie sobie. Smartfon jest godny uwagi, jest wydajnym smartfonem, nie jest może tak wydajny jak S7, na pewno nie. Nie ma tak dobrego aparatu jak S7, mimo że ma optyczną stabilizację obrazu, to jest naprawdę duża zaleta tego smartfona, jasne obiektywy przód, tył. Ten smartfon ma świetną baterię, 2900 mAh pojemność i
od S7 dłużej na tej baterii działa, ale jest też oczywiście troszeczkę mniej wydajny. Ale jest to świetny smartfon jako propozycja do zakupu w kolorach tam srebrny chyba też jest, ale złoty miałem akurat na testach i świetny, świetny. Tak więc w tej cenie około 1300 zł. Świetny pomysł na prezent jako smartfon do przeglądania internetu, zdjęć, filmów, grania. Super. Zobaczcie test. Będziecie oczarowani. Lecimy dalej. Jeżeli mamy troszeczkę więcej pieniążków i jesteśmy fanami sportu, panami Jerzyja na nartach, panami nie wiem czego jeszcze. Chcecie po prostu swoją rzeczywistość, czy to wycieczki, czy to zdjęcia rodziny całej, czy to jakieś grupowe, na przykład jedziecie na jakieś wypady często ze znajomymi i jest was na przykład 20 osób i ciężko wam zrobić zawsze zdjęcie wszystkich razem, no to może coś takiego wam się spodoba. Samsung Gear 360 jest to kamerka sportowa, kamerka akcji, która nagrywa i robi zdjęcia, ale ona charakteryzuje się tym, że ma dwa obiektywy, przód i tył. Dwa obiektywy, czyli robi zdjęcia albo nagrywa filmy w 360 stopniach, czyli wszystko to jest u góry, po bokach, dookoła i łącząc w całość i tak jak już mamy na YouTubie możliwość uruchamiania filmów 360 stopni. Jak nie wiecie, co to za bardzo jest, to postaram się wam pokazać cokolwiek. Może piszmy swoją wiedzę 360 i zobaczycie, o co tu chodzi. 160, o tu jakieś nagranie przy 60 klatkach na sekundę nawet można uruchomić. Cześć. Chodzi o coś takiego, że podczas nawet zapauzowania tego filmu możecie zobaczyć. Zobaczyć wszystko, co jest dookoła. Dwie kamerki, tu widać taką jakby mini, że tak powiem, linię, ale to jest mało istotne, zobaczcie. Nagrywacie w ten sposób i możecie także, może ściszmy, możecie puścić film i film leci, bo ja kamerkę trzymałem sobie w dłoni, ale mogę w każdej chwili przerzucać sobie perspektywę, jaką chcę. O, na przykład tak. I wyobraźcie sobie, że montujecie kamerkę od spodu, ma złącze 1,4 cala gwint, możecie podmontować sobie na przykład do uchwytu i wstawić na przykład na kask. I zjeżdżaj na nartach z tą kamerką. Komunikacja jest po Bluetooth, Wi-Fi ze smartfonem S7, S6, Note 5, czyli tylko kilka jest dosłownie modeli, które obsługują. Tak więc jak macie na przykład A5 czy inne, to nie będzie to na razie działać. Musi być bardzo wydajny smartfon, żeby komunikację zachować. Ale materiały oczywiście są zachowywane na karcie pamięci, z czym możecie do komputera sobie przerzucić w każdej chwili materiał z kamerki. Tak więc, jak widzicie, bardzo fajna rzecz. Wyobraźcie sobie sytuację, że wszyscy dookoła na przykład sobie stoją i tworzycie, klikając jeden przycisk, ustawiając w tej kamerce, możecie sobie zrobić zdjęcie wszyscy naraz albo nagrać film, jak na przykład, nie wiem, wszyscy tańczycie na imprezie. Znacznie lepsza rzecz niż zwykłe, statyczne filmy i chyba nie muszę wam mówić, jaka to jest zaleta, bo jest ogromna. Tutaj macie przykład, moja S7, tutaj jest aplikacja. Tak wygląda ta kamerka. Tu jest menu, możemy sterować ustawieniami tutaj za pomocą przycisków bez smartfona. Możemy za pomocą smartfona. Jest tam wersja, inaczej są funkcje foto, funkcje filmowe. Jest tam timelapse, jak pamiętam. I różne opcje przeglądania potem materiału na naszym smartfonie. Tak więc to jest kolejna propozycja, jeżeli chodzi o ciekawe produkty. 1300 zł około. Więc nie jest może zbyt tanio, ale myślę dosyć interesująco, tak więc naprawdę warto się zastanowić nad tym produktem. Ok, co dalej? Jeżeli mamy troszeczkę więcej pieniążków, tu 2358, około 2600-2300, więc jak widać różne sklepy, różne ceny, ale już nawet do 2277 kupić sobie możemy Samsunga Galaxy S7. Flagowiec Samsunga, niebawem pewnie będzie S8 w nowym roku, ale na chwilę obecną S7 i S7 Edge z Samsunga można powiedzieć wiodą prym. Sam S7 posiadam, jestem z tego telefonu, smartfona bardzo zadowolony, głównie ze względu na to, że ten smartfon jest bardzo wydajny, aparat ma rewelacyjny, filmy kręci świetne, zresztą większość filmów na kanale są właśnie S7 nagranych, dźwięk nagrywa rewelacyjnie, rozmowy są super i same superlatywy. Dlaczego? Bo tak po prostu jest. Ten smartfon jest w pełni wodoszczelny, pyłoszczelny. Możecie tego smartfona wstawić do pralki, wyprać, wywirować i nic się nie stanie. Na kanale macie test, jeżeli nie wierzycie, wpiszcie sobie Samsung Galaxy S7, pralka albo wirowanie, bo jak tam sobie chcecie i znajdziecie mój test. Jeżeli ktoś nie wierzy, to rzeczywiście tak jest. Zobaczcie. S7 pralka. Tutaj macie test,
prania i wirowania smartfona. Nagrany jest cały proces, około 30 minut. Jak? No, rozmowę trochę chyba skróciłem. A, bo to 15-minutowy, przepraszam. 15-minutowy szybki tryb prania. Wcisnąłem go do skarpetki i puściłem pranie. Cały proces prania jest tutaj nagrane, żeby nikt nie powiedział, że ja coś wyciągam, cokolwiek. I ostatecznie oczywiście go sobie wyciągam z takiej obudowy gumowej. Wstawiłem go, żeby tylko się nie rozwalił. Wszystko działa do dzisiaj. Smartfon jest w pełni szczelny. Także na basenie z nim byłem przez 2 godziny non-stop. Wrzucanie do wody na dno, na 1,60 m nawet, bez najmniejszego problemu. Tak więc to jest ciekawa propozycja dla osób, które szukają prezentu już takiego z wyższej półki, czy to dla kogoś bardzo bliskiego, czy sam nie wiem dla kogo. No kogoś na pewno bliskiego, bo to nie jest tani prezent. Smartfon jest świetny. Jest też wersja troszeczkę droższa, w wersji Edge. Ja nie lubię tych zaokrąglańców, mnie to nie interesuje, nie jara. Co prawda ma to dodatkowe funkcjonalności, ekran jest troszeczkę większy, ale miałem okazję testować Edge'a, że tak powiem. I mnie nie przypadło do gustu to, że te boki bardzo często, trzymając po prostu smartfona, palcami dotykałem tych boków, tego ekranu. I to powodowało, że przypadkowo naciskałem różnego rodzaju opcje, których nie chciałem. To było dla mnie dyskomfortowe. Dlatego wybrałem wersję płaską, czyli flat, nie tą Edge, tą tańszą co prawda, ale dla mnie bardziej praktyczniejsza i mieści się do kieszeni bez problemu. Tutaj mamy wyświetlacz 5,5 cala, on jest troszeczkę większy niż 5,1 cala w S7 zwykłej i to już był też dla mnie problem, bo 5,1 cala to jest takie maksimum, jak jestem w stanie przyjąć. Próbowałem z Note'em, że tak powiem, działać, akurat on mi nie przypadł do gustu w większości spodni, jakie mam. Może to po prostu jest kwestia przyzwyczajenia, ale dla mnie S7 zwykła FAT najlepszym rozwiązaniem jest, ale obydwa smartfony są mega wydajne, bardzo dobre i jeżeli chodzi o aparat. Ok, ostatnia rzecz. Testowałem, sprawdzałem, bawiłem się i powiem Wam, jestem maksymalnie oczarowany. Co to takiego? Parrot Bebop 2. Podkreślam 2, bo ta druga wersja jest znacznie stabilniejsza, jeszcze lepiej lata niż 1, chociaż 1 i tak jest bardzo dobra. Ale i obydwie wersje testowałem, na kanale znajdziecie testy, zobaczcie, bardzo dokładne. Bebop 2, biała wersja, taką testowałem, plus Sky Controller czarny, czyli black. Taki zestaw testowałem. Nie jest to tanie, 3800, ale to powoli spada. Może być dostępny za około 2500. No, wszystko zależy, gdzie znajdziecie, gdzie poszukacie. Jak poszukacie, czasami możecie kupić samego Biboba 2 i osobno Sky Controllera. Można to tego Sky Controllera podłączyć sobie pod tableta, pod smartfona i latać sobie. Zobaczcie test, to będziecie widzieć, jak to testowałem na kanale. Jest wszystko świetna rzecz. Latanie tym dronem to jest tak ogromna przyjemność, że 25 minut latania. 25 minut latania. Zobaczcie. Bebop 2. Nauka latania tym to jest po prostu bajka. Mega, mega prosto. Robiłem nawet testy, jak czy sam dron wraca. Zobaczcie sobie na kanale wszystko jest. Zobaczcie, jakie triki wykonuje. O, na przykład poleciałem na chwileczkę tylko w ramach testu na 150 metrów, czyli na maksimum, jakie według tego, co można zaprogramować sobie o testy. Ja tutaj sobie te testy prowadzę. I lecę sobie do góry teraz, zobaczcie. O, tu jest smartfon S7, która nagrywała. I lecimy w górę. Czyli co? Patrzę sobie. Zobaczcie, jak stabilnie ja sobie za pomocą tego Sky Controllera. To jest po prostu bajka. Mega świetna bajka. Tak więc ten zestaw ze Sky Controllerem to jest super rzecz. Jest też nowa wersja teraz Sky Controllera, taki mniejszy, plus okularki FPV, które możecie sobie założyć. Także jest to świetne rozwiązanie. Podłączacie sobie tam smartfonka i wszystko działa. Okej, to co? Lecimy do góry. O, tutaj jest jakieś, nie wiem, 10 metrów, tu już ludzie się dziwią. Może akurat ci już poszli, ale wszyscy się dziwili. Możemy sterować kamerką, mimo że kamerka jest bez ruchu. Wszystko za pomocą wolantu kierujemy sobie, jak mamy widzieć obraz HD. Super, bajka. Dobra, czas polecieć troszeczkę wyżej. Precyzja sterowania tym urządzeniem jest naprawdę rewelacyjna. Oczywiście urządzenie, tu sobie poleciałem na jakąś wysokość, to lecimy. O, teraz jesteśmy już na wysokości około 100 metrów. O, zobaczcie, tam ja jestem na dole, gdzieś taka mikrokropeczka. Oczywiście nie powinniśmy latać wysoko w terenie zabudowanym, w związku z tym tutaj, jak widzicie, latam poza budynkami, że tak powiem. No i sami zobaczcie, jakie efekty, jakie zdjęcia możecie sobie zrobić, mając takie urządzenie.
Oczywiście nie latamy w miejscach, w których nie możemy latać. Latamy tylko tam, poza zabudowanym terenem i uważając szczególnie na ludzi. I oczywiście nie przy lotniskach i tym podobnym. Jak widzicie, tu miód i orzeszki. Ale oczywiście trzeba te kilka tysięcy wydać na ten sprzęt. Warto od razu dokupić sobie drugą bateryjkę na zapas, że tak powiem. To się może nam opłacić. Bo zabawa będzie już na 50 minut. Nie będziemy musieli przez godzinkę ładować akumulatora, żeby znowu polecieć. Możemy nie kupować wersji z jak się to nazywa, ze Sky Controllerem. Sky Controller umożliwia nam komunikację z naszym dronem do około 2 km. Ale jeżeli nie chcielibyśmy tego Sky Controllera, bo to jest wydatek ponad 1000 zł zwykle, to możemy kupić samego BioPa 2 i użytkować w komunikacji ze smartfonem lub tabletem przez Wi-Fi. Za pomocą aplikacji bezpłatnej Free Flight, którą pobierzecie sobie na system iOS i Android. Ale warto naprawdę mieć ten kontroler, on naprawdę wiele daje. Oczywiście zobaczcie sobie testy na kanale i będziecie wszystko wiedzieć. Wszelkie pytania zostaną na pewno, że tak powiem, rozwiązane. Tak więc jak widzieliście, tutaj dosyć sporo produktów Wam przedstawiłem. Kamerki, smartfony, konsole, wideorejestratory, nawigacje, różnego rodzaju urządzenia dodatkowe typu dyski przenośne, komputerki, głośniki, bluetooth, nawet i wskaźniki elektryczne i mierniki, tu jeszcze dodatkowo ładowarki samochodowe, powerbanki i watomierze. Jak widzicie, urządzeń jest sporo, na rynku jest naprawdę sporo urządzeń, tylko warto kupować urządzenia może troszeczkę droższe, ale wyższej jakości i praktyczne. Nie warto kupować urządzeń, które są niepraktyczne. Tak więc ja przedstawiam Wam tylko to, co uważam za praktyczne i być może któreś z tych urządzeń będzie dobrą inspiracją, żeby pieniążki wydać w praktyczny sposób, można powiedzieć docelowy, a nie na zasadzie kupna jakiejś figurki czy jakiejś pierdoły, która tak naprawdę zaraz jak ktoś ją schowa do szafy po świętach czy coś, nikomu się to nie przyda. Pewnie nigdy w życiu już nie zobaczymy, że ktoś tego używa, a tak komuś damy prezent, który po prostu będzie praktyczny, będzie zabawny, będzie użyteczny. No i to tyle. Tak więc co ja mogę Wam dzisiaj powiedzieć? Mamy 22 grudnia 2016. Jeszcze będzie ciekawy filmik, ale może w innym filmie. A w tym momencie chciałbym Wam wszystkim podziękować za Waszą obecność na kanale Forum Wiedzy.pl w roku 2016. Chciałbym Wam złożyć serdeczne życzenia wesołych świąt, bo już święta za pasem. Smacznego karpia, czy co tam będziecie sobie wcinać. Rodzinnych świąt szczególnie. Pieniędzy Wam nie będę życzył, bo to jest zbyt sztuczne. Pieniądze są oczywiście, albo ich nie ma. Ale zdrowie powinno być u każdego, więc to jest chyba najważniejsze. No i oczywiście życzę Wam jeszcze spokojnego, pomyślnego roku 2017, który niebawem się zaczyna. Nie wiem, czy będziecie szaleć na jakichś zabawach sylwestrowych, czy też w domu, czy też gdzieś na rynku, czy gdziekolwiek. Praktycznie podejdźcie do imprezy Sylwestra. Oczywiście trzeba się czasami napić i tak dalej, ale bądźcie bezpieczni. Nie ulegajcie głupim pomysłom, jak petardy w rękach. I oczywiście rzucanie butelkami i tym podobne. Więc unikajcie niebezpieczeństw, tak żeby 2017 rok dobrze się rozpoczął i żebyśmy kolejne podsumowanie 2017 roku za rok oczywiście bez żadnych strat ze sobą mogli zobaczyć. Z mojej strony to tyle. Zachęcam Was do subskrypcji kanału Forum Wiedzy.pl. Łapka w górę się przyda. Jeżeli Wam się nie podoba, to oczywiście w dół. I jakiś komentarz się przyda. Tak więc z mojej strony jeszcze na sam koniec, jeszcze raz. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć Wam.